Dzień dobry kochane, dziś opowiem Wam o witaminie B3, która jest absolutnie moim faworytem, jeżeli chodzi o składniki aktywne w kosmetykach, a już tłumaczę dlaczego. Witamina B3 ma niesamowicie szerokie spektrum działania, jak za chwilę się przekonacie, może być naprawdę stosowana przy różnego rodzajach problemach skórnych, jak i potrzebach. Witamina B3 jest fantastycznym antyoksydantem, właściwie lepszym niż witamina C, dlatego że jest bardziej odporna na działanie światła, więc fantastycznie zwalcza wolne rodniki. To po pierwsze. Po drugie, będzie bardzo pomocna w odbudowie płaszcza ochronnego, naszego płaszcza hydrolipidowego w skóry, dlatego że dba o prawidłowe nawilżenie i pomaga odbudować prawidłową ilość ceramidów, czyli lipidów właśnie w tym płaszczu ochronnym skóry. Dodatkowo przepięknie rozświetla skóra, wyrównuje jej kolory, będzie bardzo pomocna w likwidacji przebarwień, likwiduje szary kolory, więc doskonale nada się dla palaczy bądź po prostu dla osób, które cierpią na taki ziemisty kolor skóry. Szczególnie jest pomocna dla osób, które mają tłustą, grubą skórę, gdzie rzeczywiście dotlenienie skóry jest mniejsze i zwiększa się również ilość martwych komórek na skórkach. Witamina B3 fantastycznie będzie to regulować, bo właśnie witamina B3 pomaga regulować złuszczanie się komórek naskórka. Dodatkowo stymuluje kwas hialuronowy w naskórku, czyli będzie znowu zwiększała nam nawilżenie w skórze. Fantastycznie stymuluje włókna kolagenu do odnowy, więc będzie bardzo pomocna w pielęgnacji antystarzeniowej, więc doskonale nada się dla skór dojrzałych, jak i oczywiście w pielęgnacji tej spowalniającej proces starzenia się skóry, oczywiście również dla skór młodych. Reguluje wytwarzanie łoju, działa przeciwzaskórnikowo, przeciwkrostkowo, przeciwgródkowo, więc rewelacyjnie sprawdzi się w leczeniu trądziku, zarówno pospolitego w trądziku różowatym, będzie pomocna w łojotokowym zapaleniu skóry i w łuszczycy, dlatego że witamina B3 również działa przeciwgrzybiczo. Więc jak widzicie, to spektrum działania jest bardzo, bardzo duże. Niestety witamina B3 nadal jest wciąż mało popularna, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę kosmetyki polskie, kosmetyki europejskie. Częściej znajdziecie ją w kosmetykach azjatyckich, a w jakiej formule najczęściej właśnie możemy ją znaleźć? Przede wszystkim w serach i w kremach, bądź ewentualnie jako dodatek, uzupełnienie różnego rodzaju maseczek na bazie glinek bądź maseczek w płachtach. Bardzo ważne jest stężenie witaminy B3, żeby było skuteczne. Dla skór bardziej wrażliwych, dla skór naczyniowych, dla skór dojrzałych polecę stężenie do 5%, a jeżeli walczycie z trądzikiem, z łojotokiem bądź macie skórę tłustą, mniej wrażliwą, to wtedy stężenie do 10%. Czyli mamy do 5% skóry bardziej wrażliwe, do 10% to skóry bardziej odporne i borykające się z przetłuszczaniem. Gorąco polecam, szukajcie witaminy B3 w różnorakich kosmetykach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.